pracą miała okazję uczestniczyć w projekcie Erasmus+. Na czym polegał ten projekt? Projekt był dwuetapowy. Do Grecji wyjeżdżali nauczyciele, ponieważ ten projekt składał się z wyjazdu młodzieży i nauczycieli na szkolenia dydaktyczne. Także młodzież jechała do Włoch. Projekt polegał na tym, że po wyjeździe ze szkołą partnerską mieli różne zajęcia na miejscu, a także mieli oprócz tego dużo wycieczek kulturowych, wyjazdów, poznawali Włochy, poznawali włoską kulturę, uczyli się języka. Zresztą wiele kompetencji kluczowych młodzież mogła zdobyć. Drugi etap właśnie tego projektu polegał na tym, że czwórka nauczycieli wyjechała do Grecji, przebywali tam 2 tygodnie i tam właśnie również odbywali szkolenia na tematy nowoczesnego nauczania w szkole. No właśnie, jakieś nowinki przywiezione z innej szkoły, innego kraju? Na pewno znaczny postęp w umiejętności posługiwania się językiem. Myślę, że to chyba taka największa zdobycz młodzieży po powrocie, ponieważ no, niektórzy nawet pomimo, że dość dobrze znali ten język, ale zawsze jednak jest taka bariera do komunikowania się. No niestety tam jak byli, albo nie komunikowali się, albo komunikowali się tak jak umieli, więc ćwiczyli sobie komunikację, pootwierali się, z tego są najbardziej chyba zadowoleni. Natomiast na pewno ogromną atrakcją były też wycieczki wszystkie, które tam odbyli, bardzo piękne, ciekawe miejsca. Jak będzie podsumowanie, myślę, że nie będę zdradzać tajemnicy, młodzież poopowiada o tym na podsumowaniu projektu. No właśnie, wiemy, że dzisiaj nauka języków obcych jest bardzo ważna. Jak to wygląda w liceum w Wisznicach? Jest na pewno grupa, która zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli ktoś nie zdaje i jeszcze nie dostatecznie się przykłada do tych języków, to jest to bardzo marginalna grupa. No wiadomo, w każdej szkole się ktoś taki znajdzie, kto nie widzi tej potrzeby. Natomiast generalnie młodzież chętnie się uczy języków. Myślę, że niezłe osiąga wyniki w nauce. Mnie satysfakcjonują. Jeśli chodzi o ten wyjazd i to podsumowanie programu Erasmus, to ilu uczniów, nauczycieli z niego skorzystało? Jakie to były klasy, może kierunki? Młodzież była wybierana ze wszystkich klas. Oczywiście przy wyborze kryteria określiliśmy ściśle, jakie. Prawda, były to też wyniki w nauce, było to zaangażowanie społeczne, były to oceny z zachowania. To takie głównie, oczywiście też sporo punktów można było otrzymać za wysokie oceny z języków obcych. Ogólnie ze wszystkich klas byli uczniowie. Osób 39 wyjechało, 4 opiekunów, no a w tej drugiej części 4 nauczycieli innych też pojechało na ten projekt. Unia Europejska i program Erasmus+, o tym zapominamy, a przecież to dzięki tym właśnie rozwiązaniom nauczyciele szkoły w Polsce, uczniowie mają możliwość skorzystania z pieniędzy i z projektów. To duża pomoc w edukacji. Jest to ogromna pomoc w edukacji, szczególnie jeśli chodzi o obszary wiejskie, a do takich szkół się zaliczamy. Młodzież tutaj właśnie dzięki tym wyjazdom nabiera pewności siebie, otwiera się na świat i myślę, że właśnie być może szkoły miejskie również widzą wielkie zalety. Dla mnie to, że młodzież jest bardziej otwarta, bardziej chętna, bardziej odważna, kreatywna, to jest chyba największa zaleta tych projektów i myślę, że jest to wspaniała sprawa, że młodzież może pojechać, bo no, pewnie nie wszyscy by pojechali, gdyby musieli ze swoich środków korzystać. I jeszcze Włochy, jak do tego doszło, że to Włochy, a nie żadne inne państwo i inna szkoła z innego państwa, bo to chyba właśnie chodzi o to, że szkoła nawiązuje kontakt z jakąś jednostką po drugiej stronie i dochodzi do tego wyjazdu. Jest to już drugi wyjazd, który odbył się z naszej szkoły. Pierwszy wyjazd był do Grecji i ponieważ niektóre dzieci z tym, że pierwszy był z Powera, nie z Erasmusa, ale ponieważ niektóre dzieci chciały uczestniczyć, a były zainteresowane innym krajem, więc tutaj zdecydowaliśmy się na Włochy. No i dzięki staraniom, ja już dość długo organizuję takie wyjazdy, bo nie jest to pierwsza szkoła, w której te wyjazdy organizuję, więc no jakoś się udało tym razem do Włoch pojechać. Mieliście marzenia uczniów. Mam nadzieję, są szczęśliwi, zadowoleni. Trzymamy kciuki za kolejne tego projektu. Dziękuję, na pewno będziemy realizować coś. Dziękujemy jeszcze. Dziękuję.
projekcie wzięło udział 39 uczniów i 4 opiekunów w wyjeździe do Włoch oraz 4 nauczycieli w warsztatach szkoleniowych, które odbyły się w Grecji. Udział naszej szkoły w tak ciekawym przedsięwzięciu nie byłby możliwy bez wsparcia i pomocy starosty bielskiego pana Mariusza Filipiuka, dyrektora Wydziału Spraw Społecznych pani Barbary Koczywińskiej-Kozy, zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Społecznych pani Małgorzaty Kadłubowskiej, dyrektora naszego liceum pani Izabeli Sokołowskiej. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Katolickie Radio Podlasie, Radio Wiper, Iza Hajkaluk, Mariusz Maksymiuk. Dzień dobry, z kim rozmawiamy? Weroniką Micyk i Wiktorem Domańskim. Uczestniczyliście w projekcie Erasmus Plus. Jak było? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mieliśmy codziennie zajęcia ze szkołą partnerską, jeździli z nami na wszystkie wycieczki, poznaliśmy dużo nowych osób, mieliśmy też bardzo fajnych opiekunów, także ja osobiście jestem zadowolona. Ja podzielam zdanie Weroniki. Mieliśmy zajęcia w szkole partnerskiej, było naprawdę fajnie. Uczestniczyli z nami w różnych takich zajęciach, zabawach i tak dalej. I naprawdę jestem zadowolony z wyjazdu. Uczniowie, przygotowując się do tego typu wyjazdów, na co zwracaliście przed wyjazdem uwagę? Czy były jakieś przygotowania specjalnie u siebie? Może prywatnie przygotowywaliście się? Na pewno szykowaliśmy się z naszą nauczycielką panią Marzeną od języka angielskiego. Mieliśmy zajęcia kulturowe z panią dyrektor, także na pewno język angielski i kultura włoska była szlifowana. Dokładnie. Na przykład jeśli chodzi o zajęcia w szkole, szlifowaliśmy język angielski, a jeśli chodzi tak prywatnie, no to myślę, że to doszlifowanie tak bardziej detali było jak najbardziej potrzebne. Umiejętność właśnie praktycznego języka angielskiego przydała się? Oczywiście, na pewno w sklepach czy też na zajęciach z naszymi partnerami włoskimi. No oczywiście, język angielski był jak najbardziej potrzebny, ciągle komunikowaliśmy się w języku angielskim, także... Dla Was to pierwszy tego typu wyjazd? Ja już jeździłam na podobne projekty, a Wiktor chyba też. Ja również. Czy ten wyjazd rozbudził u Was pasję taką do podróżowania, do zwiedzania, do odwiedzania innych krajów? Oczywiście, że tak. No oczywiście, zwiedzanie takich różnych krajów, poznawanie nowej kultury, nowych miejsc jest super i na pewno myślę, że w przyszłości jeszcze jeden taki wyjazd zafunduję. Program europejski Erasmus Plus to strzał w dziesiątkę, możliwość właśnie tego typu wyjazdów, poznawania Europy i również do Was w tym momencie mogą się wybrać szkoły uczniowie z innych krajów. Ja uważam osobiście, że tak, bo to jest możliwość dla każdego, no nie wszystkich stać, żeby jeździć samodzielnie, tutaj jest współfinansowane, także oczywiście. No ja myślę, że jeżeli ktoś ma możliwości, to trzeba sobie pozwolić na taki wyjazd. Marta Jaroszewicz, uczestniczka projektu Erasmus Plus i w ramach którego czworo nauczycieli z naszej szkoły wyjeżdżało do Grecji, gdzie przez 2 tygodnie uczestniczyliśmy również w szkoleniu na temat nauka nieformalna na lekcjach. Nauczyciele, z którymi byłam, to pani Bruczuk, pani Burzec i pan Jung. Czym system edukacji tam we Włoszech, w Grecji różni się od polskiego i jakie może udało się przywieźć ciekawostki, które można zaszczepić tutaj w liceum w Wisznicach? To znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że temat, w którym uczestniczyliśmy, w którym rozwijaliśmy swoje, poszerzaliśmy swoją wiedzę, rozwijaliśmy swoje umiejętności, dotyczący nauki nieformalnej na lekcjach, no jest niezwykle ciekawy i bardzo oryginalny. Powiem w ten sposób, że w całości tego projektu nie można chyba wdrażać podczas lekcji naszych tutaj, takich prowadzonych tradycyjnie przy tablicy, ale techniki, metody pracy są bardzo ciekawe i myślę, że atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jak i dla nauczycieli. Nauka nieformalna na lekcjach to przede wszystkim
zaangażowanie w ten projekt właśnie uczniów. To od nich zależy, czego będą się uczyli, w jaki sposób będą się uczyli i jakie później będą tego efekty. Jeśli chodzi o te techniki, to techniki nauczania, czy też elementy, tak jak pani tutaj ładnie powiedziała, z tej nauki nieformalnej, one są przez nas, nauczycieli, też w czasie lekcji stosowane. Czasami my nawet nie wiemy, że się tak nazywają, a jednak, no żeby ten proces edukacyjny był atrakcyjny, no stosujemy i młodzież jest też z tego zadowolona, myślę. Koledzy zaprezentowali tajniki kuchni włoskiej oraz tradycje i obyczaje. Z kolei my zapoznawaliśmy rówieśników z polskimi tradycjami oraz wybranymi obyczajami i zwrotami językowymi, zwiększając przy tym swoje kompetencje społeczne i językowe, zwłaszcza umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Świetnie nam szło, o czym możecie się sami przekonać, oglądając film podsumowujący wywiady z Włochami o różnicach kulturowych. Największą różnicę między Polakami a Włochami możemy zauważać w samych ich zachowaniu na ulicy czy w różnych miejscach publicznych lub też nie. Włosi często witają się ze sobą, są bardzo uśmiechnięci, a witają się nawet z osobami nieznajomymi dla nich. W Polsce za to nie mamy takiej tradycji. Możemy podać dwa przykłady tego, które nam się przydarzyły, na przykład w zadaniu z Coca-Colą. Pewna pani, z którą chcieliśmy się wymienić, która ma swój sklep, powiedziała nam, że możemy się wymienić za cokolwiek chcemy, mogliśmy wybrać cokolwiek z jej sklepu. A na zakończenie przytuliła się z nami i zrobiła z nami śliczne zdjęcie, które będziecie mogli później zobaczyć. Drugim przykładem jest pan, którego spotkaliśmy przy innym zadaniu z fotografowaniem murali, graffiti na ścianach budynków. Był dla nas bardzo miły, pogadał z nami, przedstawił swój dom, na którym były bardzo piękne rzeźby. I też zrobił z nami piękne zdjęcie, bardzo się uśmiechał i był dla nas bardzo miły. Włosi, w przeciwieństwie do Polaków, w godzinach popołudniowych często zamykają okiennice, by chronić się przed światłem dziennym. Na ulicach możemy zaobserwować bardzo dużo skuterów i rowerów. Natomiast podobnie jak w Polsce możemy spotkać wiele kościołów, co świadczy o zakorzenionej religijności. Zarówno we Włoszech, jak i w Polsce możemy podziwiać wspaniałą architekturę, którą chce podziwiać miliony turystów. W obydwu państwach obserwujemy modę na fast foody. Pokazaliście, świadczy o tym właśnie, jak wykorzystaliście te wszystkie chwile, nie zmarnowaliście tego wyjazdu i to motto, które wypełnia i jest pokazane nam dzisiaj, że życie to właśnie przygoda, to nie przedmioty i nie dary, a właśnie opowieści są najważniejsze. Ja życzę Wam, żebyście mieli w swoim życiu jak najwięcej przygód, o których będziecie ciągle i ciągle opowiadać. Robicie to wspaniale. Także ja bardzo Wam dziękuję. Pani Dyrektor, gratuluję. Może być Pani dumna ze swoich uczniów, ze swoich nauczycieli. Wam życzę wszystkiego, co najlepsze, jak najczęstszych wyjazdów. Każdy melon jak byk.
Aż tu razu pewnego. Aż tu razu pewnego. Jeden melon mi znikł. Jeden melon mi znikł. Kto mi ukradł melon? Kto mi ukradł melon? Może kameleon? Może kameleon? Może.